Janusz tak samotna jak mysz. Ja mówię, nie patrz na mnie, ja nie pomogę. To był samotny jak pies. No tak. Także ten pies mi się skojarzył z myszą. Tu piosenki, jeśli tak, to jak z takich opresji wychodziliście? No to ja bardzo często zdarza mi się zapomnieć. Często mam szczęście, że ludzie znają teksty, więc mi pomagają. Często jest to jakiś niewymuszony kot. Ale często jest też tak, że sobie odpuszczam, a później no i tak. Kiedyś Janusz, pamiętasz, nie wiem, czy graliście wtedy, jak ja słyszałem na scenę pierwszy raz, jak zaśpiewaliśmy tacy sami. W moim towarzystwie przy Orkiz Wódka jesteście bardziej lady czy bardziej punk? Bardziej punk. Bardziej punk, zdecydowanie. Bardziej punk. Jaka była największa inspiracja przy nagrywaniu muzycznego dżingla? Myślę, że zapach Orkisza. Ile czasu zajmuje skomponowanie jednego całego utworu, wliczając w to partię wszystkich instrumentów, wokal oraz napisanie tekstu? Najkrócej 2 tygodnie. Ciężka czasami praca. 3 tygodnie. A jeszcze czasami 3 miesiące. To jest najcięższa. Różnie. W zależności od utworu i możliwości autora tekstu. Janusz. Jakie były wasze uczucia po zagraniu pierwszego koncertu? Pierwszy koncert to zagrałem z Jankiem, to było w Kaliszu. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ nie znałem połowy tekstów i jakoś się udało dokończyć. Duża ulga, ale też duże szczęście. W naszym przypadku to był, można to określić jako szok i niedowierzanie. Kompletna euforia. I duże szczęście, wielka radość. I tak do dzisiaj. I tak do dzisiaj. W jakim miejscu na ziemi chcielibyście zagrać swój wymarzony koncert? Na ziemi? To myśmy już zagrali swoje wymarzone koncerty. Myśmy chcieli w kosmosie zagrać. Na Marsie. Mars. No, graliśmy ostatnio nawet koncert, co prawda, przy basenie, a tam chciałbym pod wodą zagrać. To bardzo ciekawe. No, zagraliśmy też kiedyś koncert na Cyprze. Tak. To było ciekawe. No, ale też zagraliśmy w Japonii koncert. No właśnie. A na Islandii zagraliśmy koncert. Więc tylko na Marsie. Vancouver też już za nami. Czy Janek pamięta jakąś anegdotę z młodości, jak spędzał wakacje u dziadków w górze na Wrocławskiej 55? I jak to było z tym numerem 55, który tak często się przewijał przez jego życie? No to jest właśnie... Nie wiem, który to fan mnie tutaj tak zaatakował, ale faktycznie, ja jestem rocznik 55. Mieszkałem we Wrocławiu na Sempolnie na ulicy Mickiewicza 55. I ten numerek cały czas za mną chodzi. Gdziekolwiek jadę samochodem, przypuśćmy na koncert, nagle widzę numer 55. I to mi się, to jest pewnie jakiś znak, więc myślę, że przez jakiś czas się okaże, o co chodzi. SS. What? Tak mi się skojarzyło. Jedziesz. Następne pytanie. SS. Następne. Razem zespół, osobno indywidualności. Czy jeśli nie muzyką, jest coś, co mogłoby was połączyć? Czy byłaby szansa, żebyście zostali zgraną paczką, gdyby nie wspólna pasja? Nie. Myślę, że piłka nożna. Jakbyśmy się gdzieś spotkali i nie balowalibyśmy tak jak kiedyś, to może i w sport. Myślę, że w jakimś sporcie moglibyśmy się gdzieś, gdybyśmy się spotkali, pewnie byśmy w piłę grali. Szachy pod wodą, ja myślę, że najprędzej. Na pewno. I teraz ja, tak? Proszę bardzo, nie, teraz Januszek. Macie możliwość zagrania, zaśpiewania na jednej scenie wspólnie z zespołem The Rolling Stones. Jaką piosenkę z waszego repertuaru byście wybrali i dlaczego akurat taką? Ja myślę, że Dudu jest taką piosenką, zresztą zwłaszcza, że ostatnio gramy z saksofonem, a Stonesi często używali saksofonu, już nieżyjący facet, który z nimi grywał, więc myślę, że to jest taka piosenka, która zawsze mi się kojarzy z Rolling Stones i pewnie tą byśmy... Ona nawet była zrobiona, Janusz, pod Stonesów. Ja zawsze robiłem coś takiego, że na jednej z płyt rzucaliśmy jakiś taki kawałek rytm bluesowy, o, tak bym to nazwał, bo zupełnie my nie gramy takich rzeczy
na koncertach, ale lubimy takie numery czasami zagrać. Właśnie jak jest saksofon, piano, takie rytm bluesowe. Myślę, że tak. Też uważam, że utwór Dudu. Skąd nazwa zespołu, skoro lady oznacza kobiety, raczej kobietę, a punk, a raczej punk to rodzaj muzyki, wasz zespół tworzą przecież sami mężczyźni? No przecież to jest jasne. Przecież my jesteśmy punk. Oczywiście. I kochamy kobiety, więc no... Jest wszystko jasne. Wszystko jasne. Który z was byłby najbardziej przydatny na bezludnej wyspie? No, ja myślę, że tutaj to byśmy się uzupełniali. Ja nie wiem, czy ja się bym nadał do czegokolwiek. Nadałbyś się. Ty byś wtaczał, ja bym otwierał. Trzeba by było. Ja bym nalewał. Nalewał. Na pewno gdzieś jakaś beczka by była ukryta na takiej wyspie. Dałbyś radę. Ej, czy są jeszcze jakieś wyspy bezludne? Nie wiadomo. Co, już bezapelacyjnie. Czekają na nas. Pewnie, że są. Pewnie, że są. Ja? A, dobrze. Kto według was jest lepszym materiałem na żonę? Kryzysowa narzeczona czy mała Lady Punk? Mała Lady Punk. Też tak uważam. Mała Lady Punk. Kryzysowa to trochę taka... Ona tak jakby zerwała się z układu. Dość tych kryzysów już. Nie. W takim razie mała Lady Punk. Zdecydowanie. Mała Lady Punk. Dobrze. Myślicie, że piękna aktorka i młody milioner dalej tańczą na Titanicu? No pewnie. Młody milioner to na pewno tańczy. Piękna aktorka, nie wiem, czy jest już taka. Najważniejsze, piękna, że nasz Titanic cały czas płynie i cały czas na nim jest taniec. O, tak, to właśnie, tak jest. Tak. Panowie, jak czujecie się z nową płytą LP40? Minęło kilka miesięcy od premiery, więc pewnie już macie swoje typy z tego albumu. Ja, fani to znają moje zdanie. Ja uważam, że cała płyta jest genialna i każdy z tych utworów jest dla mnie bardzo ważny. Zatem gramy teraz trasę koncertową, gdzie gramy piosenki z tej płyty i są świetnie przyjmowane przez ludzi, oczekują na te piosenki, więc to jest fantastyczne, że wprowadziliśmy do repertuaru sporo nowych rzeczy. I nam się świetnie gra te numery, one są doskonałe do grania i jest super energia, także... To prawda, we wszystkich jest coś fajnego, ale piosenka Zapomnieć jakoś najbardziej mi przypadła do gustu. I niezmiennie. Ale zmieniam też zdania. Lubisz Amerykę, ostatnio powiedziałem. Ja lubię Amerykę, wiadomo, Ameryka jest... Wolny.